No hejka, witajcie bardzo serdecznie w nowym materiale na tym kanale, a to właśnie dzisiaj, moi kochani, przychodzę z kolejnymi naprawdę mega bombowymi newsami w naszym ulubionym programie Mason News, bo to właśnie dzisiaj, moi kochani, poznacie dokładną datę dodania nowych postaci do gry. Ja również jestem naprawdę mega, mega podjarany, bo ja już wiem, kiedy to jest, ale wam zaraz oczywiście o tym powiem. Zanim przejdziemy do tego materiału, chcę bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którymi są Martyna 000, KHT Kora, Gertruda, Rafał Kujawski oraz Asia K. A jeżeli to właśnie ty chcesz powiedzieć się właśnie na tej liście, to możesz zostawić subskrypcję tam na dole. Będzie mi naprawdę bardzo milutko. Nie zapomnij oczywiście o łapeczce, która również znajduje się na dole. Chcę oczywiście bardzo podziękować moim wspierającym, a są właśnie nimi Kla, MSPRK oraz Śmietanka. Bardzo dziękuję. Pierwszym tematem, moi kochani, o którym sobie porozmawiamy, będzie dotyczył oczywiście nowych Mustangów, które to wyjdą oczywiście w lato, jak już bardzo dużo razy zapowiadało Star Stable, ale dodali właśnie taką oto piękną grafikę, w której to właśnie widać, jakie maści zostaną właśnie tych Mustangów dodane do gry. Samo Star Stable tutaj napisało, że zdjęcia, których użyliśmy, pochodzą z raz, które już opublikowaliśmy, a nie jest to produkt końcowy, więc to jest naprawdę bardzo ważna informacja. Star Stable, po tym jak udostępniło właśnie ten post, moi kochani, udostępniło właśnie relację, w której to opisali coś takiego. Widzieliśmy wiele komentarzy pragnąc dodatkowych kolorów Mustanga, więc pomyśleliśmy, czemu nie. Ósmy kolor maści Mustanga będzie to Buckskin. Jak właśnie możecie zauważyć na załączonym screenie, wygląda on dokładnie jak Mustang z Dzikiej Doliny, który przez pewien czas był w naszym kochanym Star Stable. Oczywiście był to Mustang drugiej generacji, ale był on naprawdę wyjątkowy. Po pierwsze, od razu jak go kupowaliśmy, tak w zasadzie za jabłko Miradero, bo wtedy był taki specjalny właśnie event poświęcony Mustangowi, ze względu na współpracę między Star Stable a właśnie wydawcami, za jabłko Miradero kupowało się Mustanga, który już od razu otrzymał 15 poziom konia, więc nie mogliśmy go wytrenować. Oczywiście nie mogliśmy na niego założyć żadnego sprzętu oraz oczywiście, jak wszystkie Mustangi drugiej generacji, posiadał specjalną animację brykania i naprawdę do tej pory jest to koń unikatowy, ponieważ został usunięty już jakiś czas temu. Szczęścia, że mi oczywiście są te osoby, które go mają, a teraz, moi kochani, powstanie Mustang właśnie trzeciej generacji. Ale z drugiej strony, jak może powstać taki Mustang, Star Stable nie współpracuje już właśnie z wydawcami tego filmu? Moim zdaniem Star Stable zrobiło to specjalnie właśnie po błaganiach graczy. To naprawdę jest bardzo fajny zabieg ze strony Star Stable, że tak naprawdę dodadzą tego Mustanga, ale on na pewno nie będzie identyczny jak Spirit, no bo naprawdę współpracy to nie mają, więc to by były takie jakby prawa autorskie, więc no tak. Więc no po prostu tak na pewno nie zrobią. Wydaje mi się, że ten koń będzie lekko inny, ale na pewno będzie bardzo przypominał Spirita. Ja osobiście mega się z tego cieszę, no bo będę mieć w końcu Spirita w mojej stajni. No i piszą również tutaj o tym, że według nich Mustang powinien mieć animację wyglądać potężnie podczas galopu, mieć dziką długą grzywę i piórki. Jesteśmy jeszcze na początku produkcji, a tego lata chcemy wypuścić Mustanga. Czekajcie na więcej informacji. Z informacji, które nie są w 100% potwierdzone, z tego co ja osobiście słyszałem, to Mustangi mają właśnie pojawić się w lipcu bądź w sierpniu, bo jak zaraz przejdziemy, to w czerwcu na pewno się nie pojawią po spoilerach, które zaraz wam zaprezentuję. Więc tak w zasadzie to wszystko właśnie, jeżeli chodzi o tego Spirita, ale ja naprawdę mega, mega się cieszę. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. A teraz przechodzimy do maści właśnie nowych kucy Dartmoor. Drugi temat, moi kochani, o którym porozmawiamy, a będzie to temat naprawdę krótki, ponieważ właśnie tak będą przedstawiały się maści koni Dartmoor, które niebawem dojdą do gry, a będzie to już właśnie jesienią, jak napisało samo Star Stable. Oczywiście maści są wzięte z innych koni, tak samo jak było to w przypadku Mustangów. Więcej tutaj nic nie mam do mówienia ani do komentowania, więc przechodzimy do kolejnych newsów. A kolejnym newsem, moi kochani, tak właściwie spoilerem, będzie mapa dotycząca właśnie aktualizacji właśnie w czerwcu. I naprawdę są to tak bombowe newsy, że ja jak to zobaczyłem, to normalnie prawie dostałem zawału, ale jakoś żyję. Naprawdę mega, mega się ucieszyłem, jak zobaczyłem właśnie te spoilery, bo tutaj jest przedstawiona dokładna data dodania nowych postaci. Więc ja już naprawdę oglądamy to, bo bardzo się rozgaduję, ale jestem mega podekscytowany tym wszystkim, no bo tutaj są również inne daty, no ale dobrze, oglądajmy. Pierwszy tydzień, czyli 7 czerwca, a będzie to, moi kochani, oczywiście
Królestwo w chmurach i nowe konie tęczowe, o których spoilery były już jakieś 3 miesiące temu, ale to nie jest ważne, ponieważ naprawdę mega nie mogę doczekać się tego festiwalu, bo wydaje mi się, że może to być kolejne bardzo fajne święto. No i ogólnie te konie są boskie, jakby ten tutaj to jest mój naprawdę wybraniec, ja go kupuję, kochani. On jest prześliczny. Tydzień drugi, 14 czerwca. I to właśnie w tej aktualizacji dojdą zdania z naszą ukochaną Katią. Powróci do naszego ukochanego Murland i znów zacznie nam sypać nasze plany. Jej! Kto by się tego spodziewał? Tydzień trzeci, 21 czerwca. Moi kochani! To jest ta data, więc słuchajcie. Bo właśnie wtedy zostaną dane nowe postacie. Jak myślicie, kto to jest? No oczywiście, że to jest nasza nowa postać, bo było już o tym mówione bardzo dawno temu i naprawdę 21 czerwca doczekamy się nowych postaci, więc naprawdę jestem mega ciekawy, co z tego wszystkiego wyjdzie naprawdę. No i oczywiście na koniec dostaniemy zapychacz, czyli oczywiście wyścig, więc no ciekawe, ale naprawdę najbardziej nie mogę się doczekać właśnie tych nowych postaci, bo wydaje mi się, że będą najbardziej ciekawe. Nawet kształt tej postaci ewidentnie pokazuje, że będą to nowe postacie, więc no normalnie wow. No i tak oczywiście prezentuje się cała mapka, więc normalnie świetnie. I już ostatnim tematem, moi kochani, o którym sobie porozmawiamy, będzie on dotyczył właśnie Star Stable na Androidy. Więc naprawdę już bardzo dawno temu, właściwie w blogu, było mówione o tym, że w maju możemy spodziewać się, w Szwecji będzie wcześniejszy dostęp, bo będzie to ich czwarta właśnie tutaj platforma, na której będzie Star Stable, no i to było mega ciekawe. Z tego co się dowiedziałem, to Szwecji już niebawem właśnie będą mieli do tego dostęp, no bo w sumie maj już się kończy, więc niebawem będą musieli po prostu mieć do tego dostęp z tego co tutaj napisali. W związku z tym, moi kochani, mam wrażenie, że już za parę tygodni może pojawić się właśnie Star Stable na Androidy już w Polsce, bo nie wydaje mi się, żeby to trwało aż tak bardzo długo, więc obstawiam tak jakiś sierpień, że będzie już właśnie, że Star Stable będzie już wtedy na Androidy. No i to tak w zasadzie wszystko z tego materiału. Już tak na koniec chcę oczywiście powiedzieć, że Star Stable naprawiło błędy, jeżeli chodzi właśnie o nowe funkcje, które doszły wczoraj. Więc tak, bardzo dziękuję wam za oglądanie, życzę wam cudownego dnia, cudownego piąteczku. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i cześć! Przypominajka o trwającym weekendzie podwójnych Star Coins. Kończą się 29 maja o godzinie 16. Oraz w tym tygodniu zniżka na konie objęła szajerki oraz kwarterki.